objawem swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnię jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bogu Pański niech zawsze będzie z nami. Każdy sobie znak. Thank you.
wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoim. Za wstawiennictwem najświętszej rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pośród Was przyjmijcie te wszystkie błogosławieństwa. Pan z Wami. Miłości Bożej, chwila.
Maryjo, Rodzicielko Bożego Syna, Królowo Nieba i Ziemi, Matko naszego narodu, Matko naszej wiary. Święty Paweł w liście do Efezjan zapisał i zostawił nam w testamencie takie słowa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci nieskalani przed Jego obliczem. Początkiem wypełnienia tych odwiecznych Bożych zamysłów jest wybranie Ciebie, Matko, na Matkę naszego Zbawiciela. Pięknie to liturgia wyśpiewuje w jednej z antyfonów. Z Ciebie bowiem wyszło Słońce Sprawiedliwości, nasz Bóg i Pan, Jezus Chrystus. Bóg Ojciec, Dawca wszelkiego życia, od początku pomyślał o Matce dla Chrystusa jako drodze Jego wejścia w świat. Odtąd pozostaje mu zawsze Synem Ziemskiej Matki. Spośród milionów ludzkich istnień, gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg wybrał sobie jedno serce, jedno łono, które swoją najdoskonalszą czystością i pokorą niejako przynagliło Boga do przyjścia pośród nas, do tego, żeby postawił sobie namiot pośród nas. Słowa wypowiedziane przez Archanioła Gabriela w momencie zwiastowania do Ciebie, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, Kościół od początku rozumiał jako prawdę, że jesteś zupełnie wolna od grzechu, także od grzechu pierworodnego. Już od pierwszej chwili swego istnienia, już od momentu swego poczęcia jesteś bez grzechu. Posiadasz pełnię łaski. Wprawdzie jako Matka Syna Bożego i współodkupicielka doświadczasz cierpień świata w wielkim stopniu, jednak pozostajesz zawsze wolna od grzechu i wszelkiej zmazy, wszelkiej winy. A wszystko to zawdzięczasz, tak jak my, nasze zbawienie, Chrystusowe zbawienie, które od Ciebie się rozpoczęło, od Ciebie wzięło początek. Mówi Kościół o Tobie, że jesteś niezawodnym znakiem nadziei dla pielgrzymującego ludu Bożego. Ty, pierwsza po Chrystusie, osiągnęłaś już to, ku czemu wszyscy zdążamy. Kiedy Bóg zbawiający wychodzi do ludzkości, ludzkość Twojej osobie, Matko, idzie na spotkanie. Bóg nie obawia się spotkania z grzesznikiem. Szukające Boże miłosierdzie bierze w ramiona upadłego człowieka. Dotyka ogniem jego duchowych ran, wypala zło, oczyszcza. W tajemnicy Twojego uczestnictwa w zbawieniu Bóg szukać będzie człowieczeństwa wyjątkowego, bez skazy grzechu, które zanim napełni się Bogiem przez Boże Macierzyństwo, już jest pełne Boga przez miłość i łaskę. Dzięki Twojemu niech mi się stanie, wypowiedzianemu tam w Nazarecie. Bóg spotyka się w Tobie z człowiekiem, ale równocześnie człowiek spotyka się w Tobie z samym sobą, odnajduje najistotniejszą prawdę o sobie. A dzieje się tak, ponieważ w doskonałym człowieczeństwie Jezusa, Twojego Syna, po raz pierwszy od czasu grzechu pierworodnego człowieka, człowiek może siebie dostrzec takim, jakim stworzył go Pan Bóg, jakim go chciał mieć. Bez cieni plam, bez ram moralnych, bez przewrotności i zdrady. W osobie narodzonego Chrystusa może uczcić Boga, ale równocześnie odnaleźć szacunek dla człowieka i utraconą nadzieję w przyszłość własnego człowieczeństwa. Dzięki Twojemu filialu, poprzez tajemnicę wcielenia, ludzkość nie uwolni się już nigdy od żywego Chrystusa, od Jego prawdy, od Jego miłości. Już nikt i nic nie potrafi człowiekowi odebrać Chrystusa,
ponieważ żadna moc nie zdoła rozdzielić w Jezusie Chrystusie bóstwa i człowieczeństwa. Ten fakt jest podstawą naszej chrześcijańskiej radości, naszej chrześcijańskiej nadziei. Szczególnie wtedy, gdy czujemy się zagubieni w świecie, który zdaje się nas przerastać, gdy czujemy się sponiewierani zewnętrznie czy załamani wewnętrznie. Ilekroć tęsknimy za czystym, wolnym i pięknym człowieczeństwem, innym światem, nowym, przemienionym przez łaskę. W tej tęsknocie, niezależnie jak się ją nazwie, obecną w sercu i nas tu obecnych, możemy zawsze spotkać się z tajemnicą Jezusa Chrystusa, o którym mówimy, że jest i wierzymy, że jest jedynym odkupicielem świata i człowieka, i odnaleźć swoje właściwe miejsce w świecie, w którym przychodzi nam dzisiaj żyć. Przyjmij, Matko, naszą wieczorną modlitwę u schyłku naszego dnia, pracy, zaangażowania, wysiłków w budowaniu lepszego świata, cywilizacji, miłości. Mamy świadomość, że nie wszystko poszło może do naszej myśli, tak jakbyśmy chcieli, ale dziękujemy za przeżyty dzień, za to, co wszystko ze sobą przyniósł nam. Dobro, mniejsze i większe, a czasami kłopoty codziennego też dnia. Przyjmij naszą modlitwę za Kościół Twojego Syna. Polecamy Ci naszych braci i siostry, chrześcijan w różnych częściach świata, przeżywających swoje życie. Prosimy dla nich o potrzebne łaski, o to, żeby mężnie wyznawali swoją wiarę, żeby świadczyli o Bogu, który jest miłością, dawali świadectwo Ewangelii. Nie wszyscy mogą tak jak my, w sposób wolny, nieskrępowany, oddawać cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. Prześladowani są, wyszydzani, podkładają się nogi i głody w różny sposób. Świat, nie rozumiejąc posłania Kościoła, nie rozumiejąc jego misji, istoty, odrzuca Kościół, potępia. Prześladowcom Kościoła, oszczercom wypraszamy łaskę przebaczenia, łaskę pamiętania, świadomości tego, że walcząc z drugim człowiekiem nie przyczyniamy się do dobra świata, w którym żyjemy. Przyjmij, Matko, naszą modlitwę za papieża Franciszka, powołany do swojej matczynej opiece, wypraszając siły fizyczne i moce ducha dla niego. Chcemy przez Twoje matczyne serce powiedzieć mu, że czekamy na niego tu na polskiej ziemi na rok 2016, kiedy przybędzie, żeby dziękczynienie przeżywać z nami za 1050 lat katolickiej wiary na polskiej ziemi, kiedy przybędzie do Krakowa, żeby spotkać się z młodymi całego świata. Polecamy Ci Kościół w naszej ojczyźnie, trzech kardynałów, których mamy, biskupów poszczególnych diecezji, pamiętając o pasterzach naszej archidiecezji, wszystkich kapłanów, siostry zakonne, misjonarzy. Polecamy Ci sprawę powołań, żeby nie zabrakło tych, którzy w kapłaństwie zaniosą dobrą nowinę aż po krańce ziemi. Zawierzamy Ci naszą ojczyznę, dobro, które jest naszym udziałem, ludzi, którzy dbają o to dobro, podnażają je, którzy umieją dobre wypracowane przez ich ręce, umysły i serce dzielić się z innymi. Jest za co Bogu dziękować w naszej najnowszej historii. Po 89 roku wiele rzeczy udało nam się zrobić. Możemy być dumni, wiele dziedzin. Pchnęliśmy do przodu, ale są i zagrożenia też. Szukamy szczęścia w naszej ojczyzny, czy dobrobytu w ekonomii, w technice nowej, w paktach różnego rodzaju z możnymi tego świata. Nie zawsze to nam się opłaciło i w Bogu jedynie pokładamy całą naszą ufność. Modlimy się za rządzących, za rząd, który ma się wyłonić w tych dniach. Liczymy na to, że lepiej będą lepiej Polsce służyć
będą pamiętali o tym, że ta władza z góry im jest dana. Nie po to, żeby się bogacić, żeby jakieś interesy partyjne czy indywidualne zawartać, ale żeby służyć przede wszystkim tym, którzy są słabi, którzy sami sobie nie poradzą w życiu. Przeżywamy w naszej ojczyźnie dziś, właśnie dziś, 75. rocznicę napaści sowieckiej. Pamiętamy o ofiarach tego czasu. Pamiętamy, przebaczamy, ale pamiętamy, bo tak trzeba. Chcemy pamiętać o wszystkich ofiarach. Katynia, Ostaszkowa, jedno i innych miejsc kaźni polskich oficerów, inteligencji, duchownych, ludzi, obywateli Rzeczypospolitej. Przyjmij naszą modlitwę, Matko, za o pokój na świecie. Chcemy modlić się, mówić Ci o tej sprawie. Patrzymy na Ukrainę, co tam się dzieje wschodnią. Patrzymy na państwo islamskie, Syrię, Iran. Patrzymy na Palestynę, ten konflikt od wielu dziesięcioleci dokonujący się między państwem izraelskim i Palestyńczykami. Są niepokojące wieści z Afryki Środkowej. Giną ludzie. Brat przeciwko bratu występuje, pozbawiając go życia. Dużo ludzi płacze, prawda? Zostawia dom, ucieka. Wiecznej tułacz po świecie. Wyproś Twoim dzieciom pokój prawdziwy, dążenie do niego, pragnienie życia w pokoju. Polecamy Ci nędzę świata, niesprawiedliwie traktowanych, wykorzystywanych, nie mających za co żyć, umierających z głodu, nie mających dostępu do lekarstw, do środków czystości, ofiary eboli, innych pandemii czy epidemii. Wiele jest tych miejsc i sytuacji, o których powinniśmy Ci powiedzieć. Czasami nie mamy świadomości, bo przecież żyjemy w małym kraju nad Wisłą. Zawierzam Ci to, co stanowi bogactwo i rzeczywistość naszej parafii. Wypraszam potrzebne łaski Ducha Apostolskiej Gorliwości, Ducha Służby, pobożność, świętość kapłańską dla naszych kapłanów pracujących tutaj, dla naszego księdza proboszcza, księdza kanonika Jana, dla jego współpracownika najbliższego, księdza Piotra. Kiedy modlimy się za kapłanów obecnie pracujących, wspominamy tych, którzy byli przed nimi. Wiem, że wasz poprzedni proboszcz przed księdzem Janem, który był, jeszcze żyje. Może pamiętacie jeszcze poprzednich proboszczów. Zmarły, prosimy dla nich o dar nieba. Żyjącemu księdzu proboszczowi, poprzednikowi księdza Jana, też wypraszamy potrzebne łaski, dziękując za jego posługę. Niedaleko tutaj mieszka, nawet nie wiem, czy ma okazję czasami być pomiędzy nami na jakiejś uroczystości, pewnie jest zapraszany i przyjeżdża. Teraz mówiono mi, że troszeczkę ma kłopoty ze zdrowiem, chcemy prosić właśnie o łaskę zdrowia dla niego. Ojcu Markowi, naszemu rekolekcjoniście, mojemu współbratu w zakonie, chcemy wypraszać przez Ciebie, Matko, też potrzebne łaski, siły potrzebne do tego, żeby towarzyszył Ci jeszcze przez wiele lat w jego posłudze zakonno-kapłańskiej. Przynależy do wspólnoty w Mariupolu w tej chwili, ponieważ jest sytuacja napięta w tym mieście, też w tej okolicy. Jeden tylko z naszych ojców został. Nie chce. Poprosił przełożonego generalnego, żeby zostać tam między owcami. Powiedział, że jest świadomy zagrożenia, ale podejmuje to, nie chce wyjeżdżać. Mówiąc, że musi ktoś zostać pomiędzy tamtymi ludźmi, żeby dodawać otuchy. Chcemy tego naszego ojca młodego też w dużej ważności zawierzyć. Módl się, Matko, za nami. My zanosimy do Ciebie naszą modlitwę, rozważając tajemnicę trzecią części chwalebnej zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw przez swego. Amen. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
15 między niewiastami i błogosławiony owoc żywota swojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna nam sobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna nam sobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kapłańskie błogosławieństwo, które zakończy naszą
modlitwę apelową. Zwykle proszę kapłanów, którzy są obecni tego wieczoru na tej modlitwie. Nie wiem, czy ktoś jest, może ktoś gościnnie dzisiaj przybył. Jeżeli są kapłani, jak się ujawnią, ewentualnie tutaj proszę podejść tutaj do mnie. Jeżeli nie ma, trudno. Trudno, no tak jest. Życzę wam owocnego czasu, otwierania serca waszego przed Jezusem, Jego Najświętszą Matką, w tej dobie nawiedzenia. To są chwile niepowtarzalne w pewnym sensie, choć nie mieszkamy daleko od Częstochowy. Jeżeli ktoś zechce, takie ma pragnienie, wystarczy w pociąg wsiąść czy samochód zapalić. Daleko nie trzeba jeździć wiele tysięcy kilometrów. Ale są tacy, którym zdrowie nie pozwala, których nie stać nawet na bilet. Czasu nie mają, bo służą innym też jeszcze. Cieszcie się też sobą, pięknie wyglądacie jako wspólnota, też rozśpiewani. Kościółek macie mały, taki, ale też piękny. Nie ma większych za bardzo tutaj kościołów w waszym mieście, bo kiedyś nie było też takiej potrzeby pewnie. Bądźcie wielkoduszni w tym waszym spotkaniu z Bogiem, z Matką Najświętszą. Nie wyliczać Panu Bogu, że trochę bolą nogi od stania, prawda, czy kolana od klęczenia będą bolały, czy lampią już od kilku minut trzymam, prawda, w ręku i może mi ręka troszeczkę zdrętniała. No mogą takie rzeczy też się, prawda, przydarzyć, to jest normalna rzecz.